Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, kiedy po kilku latach pracy uchwalaliśmy kodeks wyborczy, to triumfalnie ogłosiliśmy sukces. Ale nawet wówczas pojawiały się głosy, również mój, że chyba za szybko ogłaszamy ten sukces, że co chwilę, i tego się najbardziej obawiałem, będziemy majstrować przy kodeksie wyborczym i co chwilę będziemy próbowali go zmieniać. No i niestety to się potwierdziło i sprawdziło. Po raz kolejny chcemy dokonać nowelizacji kodeksu wyborczego i nie zdziwię się, jak za chwilę marszałek Sejmu uzna, że trzeba pisać jednolity tekst po kilku latach funkcjonowania kodeksu. Bo kto się w tym wszystkim połapie, w tych zmianach i w tych nowelizacjach, obawiam się, że chyba tylko wytrawny parlamentarzysta lub prawnik. Natomiast przeciętny obywatel, kandydat nawet do organu samorządu czy do parlamentu nie bardzo się w tym wszystkim połapie. To po pierwsze. Po drugie, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że wybory, i tak powinniśmy je traktować, to jest święto demokracji. Wybory to nie kliknięcie, panie pośle, od tak sobie. Tak jak nawet jeden z liderów partii powiedział, siedząc w fotelu i popijając piwko. Nie, raz na jakiś czas nie ma w tym nic złego, że mamy prawo, nie obowiązek, mamy prawo udać się do lokalu wyborczego, gdzie jest godło państwowe, gdzie jest flaga narodowa, a nie, że my idziemy zupełnie na łatwiznę. Ja nie mam niestety aż takich nadziei, panie pośle Wójcik, że dzięki wprowadzeniu tego korespondencyjnego głosowania dla obywateli, którzy będą chcieli to robić, poprawi nam się znacząco frekwencja. Nie. Od tego nam się znacząco frekwencja nie poprawi. My podskórnie czujemy, kiedy by ta frekwencja poprawiła się znacząco. I pan doskonale wie i myślę, że my wszyscy wiemy na tej sali, że to przede wszystkim od nas zależy. Od tego, co my tutaj robimy. Jak my funkcjonujemy w polityce. I wreszcie to też spotykamy na każdym kroku otóż taką wypowiedź naszych obywateli. Mój głos nic nie znaczy. Ja próbuję, na pewno wielu z was, z państwa też próbuję wytłumaczyć tym obywatelom, że siła nawet takich pojedynczych głosów, ale zebranych razem do kupki, ma piorunujące rażenie. Szkoda, że niestety z tej siły nie korzystamy. I też powiem szczerze, niedobrze, kiedy odżegnujemy obywateli, zniechęcamy obywateli do tego, by w aktach wyborczych, referendalnych brać udział. To tak na marginesie. My nie będziemy przeciwko pracom nad tym projektem, bo jest tam kilka propozycji, które warto rozważyć. Pewnie również warto rozważyć to głosowanie korespondencyjne dla tych, którzy by chcieli, dla sprawdzenia, jak to będzie rzeczywiście funkcjonować. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im więcej głosowania poza lokalem wyborczym, tym ryzyko, wiemy czego, jest zdecydowanie większe. Fałszerstw wyborczych. Absolutnie większe. Mimo wszystko. Wreszcie jest takich też kilka wątpliwości związanych chociażby z tymi propozycjami. Jak określić i kto ma to określić, kiedy jest stan nadzwyczajny, żeby siedzibę lokalu wyborczego zmienić? I kto ma to o tym zdecydować, czy już jest nadzwyczajna okoliczność? A mogą być na tym tle też różnego typu historie w przyszłości. Wreszcie nie ma tego w uzasadnieniu, dlaczego badać sprawozdanie finansowe obok Państwowej Komisji Wyborczej ma również komisarz wyborczy. Prosiłbym o wyjaśnienie ewentualnie tego zapisu czy tej propozycji, bo w uzasadnieniu nie ma tego wyjaśnienia. No i wreszcie trzeba sobie odpowiedzieć też na pytanie, czy my ustawą zmusimy media niepubliczne do odpłatnego oczywiście prowadzenia audycji wyborczych przez komitety wyborcze na równych prawach. Czy my to możemy zrobić? I tu rodzi się wątpliwość. Co do mediów publicznych nie mamy żadnych wątpliwości, ale mówię tutaj o mediach niepublicznych. Chyba, że to jest na zasadzie dobrowolności. Jeżeli medium niepubliczne chce bawić się w kampanię wyborczą, to na równych zasadach, czyli i płatnych, i co do czasu, dla wszystkich komitetów wyborczych. Ale prosiłbym ewentualnie pana posła,
o wyjaśnienie tej kwestii, bo ona nie jest w uzasadnieniu doprecyzowana. W związku z tym opowiadamy się, żeby popracować nad tymi propozycjami w komisji, pewnie samorządu terytorialnego, bo chyba nie ma sensu powoływać ponownie nadzwyczajnej komisji. Ale raz jeszcze podkreślam, kodeksie wyborczy, nie masz ty szczęścia do nas. Dziękuję za uwagę.